Chlamydia. Co to jest chlamydia? Chlamydia jest bakterią, która rozwija się wewnątrzkomórkowo. W ginekologii największe znaczenie mają zakażenia wywoływane przez Chlamydia trachomatis, które zaliczane są do chorób przenoszonych drogą płciową. Mogą wywoływać objawy u obojga partnerów. U mężczyzn będzie to na przykład zapalenie i przewlekający się wyciek z cewki moczowej. U kobiet zakażenie Chlamydia trachomatis to przede wszystkim zapalenie szyjki macicy, ale także zakażenia wstępujące dotyczące wyższych partii narządu rodnego, takich jak błona śluzowa macicy, błona śluzowa jajowodów, także otrzewna miednicy mniejszej. Zakażenie Chlamydia trachomatis może przebiegać bardzo podstępnie i może być skąpo objawowe. Natomiast konsekwencje tego zakażenia mogą być bardzo poważne i prowadzić do niepłodności. Jak można się zarazić chlamydią? Zakażenia Chlamydia trachomatis przenoszą się drogą płciową, drogą kontaktów bezpośrednich i dotyczą osób, które na przykład często zmieniają partnerów, bowiem zakażenia te są bardzo rozpowszechnione w populacji. Zapobiec im można poprzez stosowanie prezerwatyw. Czy chlamydia jest groźna dla kobiety? Zakażenie Chlamydia trachomatis jest groźne dla kobiety, bowiem może wywoływać zapalenia i zakażenia w obrębie narządu rodnego, nie tylko w obrębie szyjki macicy, ale również zakażenia wstępujące dotyczące narządów miednicy mniejszej, które w konsekwencji mogą prowadzić do powstania wzrostów w miednicy mniejszej i niepłodności. Czy chlamydia jest groźna dla rozwijającego się płodu? Chlamydia nie powoduje wad wrodzonych u rozwijającego się płodu, jeśli do zakażenia dojdzie w ciąży. Natomiast sama obecność bakterii w szyjce macicy może być czynnikiem sprzyjającym przedwczesnemu ukończeniu ciąży, a więc może dojść do poronienia lub też porodu przedwczesnego na skutek infekcji tą bakterią. Jak leczyć zakażenie chlamydią? Zakażenie Chlamydia trachomatis, podobnie jak zakażenia bakteryjne o innej etiologii, leczy się antybiotykami. Jest szereg leków, na które wrażliwe są te drobnoustroje. Natomiast pamiętać należy o tym, że konieczne jest leczenie partnerów seksualnych osoby zarażonej.